Wchodzimy wielkimi krokami w nowy rok. Jest to idealny czas, aby zrobić porządki w swoim życiu. Moim dzisiejszym gościem jest Emilia Rand, która podzieli się swoim doświadczeniem życia w minimalizmie. Czym jest minimalizm? Koniecznie wysłuchajcie tej rozmowy. Cześć Emilia, miło mi Ciebie gościć u mnie na kanale. Emilia. Można powiedzieć tak i tak. Na swoim profilu na Instagramie czy na YouTubie dzielisz się przede wszystkim tym, jak żyć w umiarze, jak żyć minimalistycznie. Jak to się u Ciebie zaczęło? Skąd pomysł w ogóle na to, żeby żyć takim trybem życia? Tak, zaczęło się 6 lat temu. Ja wtedy przez przypadek trafiłam na książkę Marie Kondo, Magia sprzątania. Śmieszność polega na tym, że nie do końca się z nią zgadzam, ale ona tak naprawdę wskazała mi jako pierwsza, że w ogóle taki kierunek myślenia jest, że jest taka idea minimalizmu. I ja faktycznie wtedy zebrałam się tak tradycyjnie za swoją szafę i dosyć dużo rzeczy się pozbyłam tak praktycznie od razu. Też to jest tak, że u mnie nie było żadnego takiego momentu kluczowego w tym sensie, że ja nigdy nie miałam problemów na przykład z nadmiernym kupowaniem, natomiast to kupowanie na pewno było takie chaotyczne, bez jakiegoś takiego większego pomyślunku. I też zostawiałam takie bibeloty, no bo jak już są, to są. Jakoś nie wpadłam na to, że przecież mogę się tego pozbyć po prostu. I wtedy zaczęłam szperać, szukać, trafiłam potem na książki Mularczyk-Meyer, Minimalizm po polsku, Minimalizm dla zaawansowanych. I, no i wtedy już się zaczęło tak na całego, że zaczęłam się pozbywać dużej ilości rzeczy. I czym według Ciebie jest minimalizm? Jakbyś mogła podać taką swoją definicję, czym dla Ciebie jest minimalizm? Dla mnie osobiście minimalizm to jest zachowanie równowagi pomiędzy rzeczami a ludźmi, ponieważ to nie jest tak, że rzeczy same w sobie są złe, tylko my możemy zgubić tą równowagę. I też to, że to my jesteśmy właścicielkami tych rzeczy, a nie one naszymi. Bo czasami tak się zdarza, że w pewnym momencie te rzeczy potrafią zawładnąć naszym umysłem i wręcz życiem. Tak. I za bardzo się skupiamy rzeczywiście na tych rzeczach, nawet nie skupiając się natomiast na ludziach, którzy nas otaczają. Często też uzależniamy się od tych rzeczy i to między innymi powoduje, że ciężko nam jest to po prostu gdzieś wyrzucić, pozbyć się, albo taki sentyment, który opowiedziałaś na początku, nie? Kupiłam na wycieczce szkolnej 10 lat temu, słonik na szczęście, nie no, śmieję się oczywiście, ale nie, zostawię. Ale jest i to nie jest tylko u dzieci, to jest normalnie u dorosłych i ludzie jakby borykają się z czymś takim. Mhm. A jaka jest różnica między zwykłym minimalizmem, a tym chrześcijańskim, który między innymi właśnie głosisz, dzielisz się na kanale? No możemy to tak nazwać, właśnie zwykły minimalizm, czyli ten taki ogólno rozumiany. On faktycznie skupia się też na pozbyciu się dużej ilości rzeczy, na skupieniu się na tym, żeby mieć rzeczy, które są potrzebne, ale bardzo często stawia w centrum człowieka. Po prostu stawiamy siebie samych i czy to właśnie pójście w duchowość, jakąś na przykład wschodu, czy też nawet bez duchowości, ale jednak takiego skupienia się na samym człowieku w sobie. Jakby nie ma, tam nie ma miejsca za bardzo na relacje. Oczywiście, że się mówi, że rodzina jest najważniejsza i tak dalej, ale to wszystko jest bardzo takie spłycone. Natomiast ten minimalizm, o którym ja piszę, przez to, że jestem osobą wierzącą, odwołuje się też do po prostu duchowości chrześcijańskiej. I tam staram się, żeby to pozbywanie się nadmiaru było też tworzeniem przestrzeni dla relacji nie tylko z ludźmi, ale z Panem Bogiem. I jest taki traktat takiego naukowca Bjørna Olsena ze Skandynawii w obronie rzeczy. I on tam mówi o tym, że właśnie broni tych rzeczy, jakby broni ich w historii człowieka. I stawia tam takie zdanie, że niemożliwym jest pomyślenie o człowieku bez rzeczy, jakby niemożliwe jest to, żeby człowiek istniał bez przedmiotów. I on oczywiście pisze z perspektywy osoby takiej niewierzącej, bo ja sobie pomyślałam, że faktycznie no, tu na Ziemi trudno sobie to może wyobrazić, ale no, jest to możliwe. Jakby, no, jakby dusza ludzka istnieje bez rzeczy, świata. Tak, poza tym nawet jakby kończąc nasze życie tu na Ziemi, jakby niczego nie zabierzemy ze sobą do nieba. Tak, no tak jak jesteśmy. No nie jesteśmy faraonem egipskim. Nikt nam nie wstawi nie wiadomo ilu rzeczy do
do trumny, prawda? Do sarkofagu. Tak, tak, tak. Ale właśnie tu jeszcze chciałam nawiązać do tego minimalizmu, że często ludzie łączą to z religią wschodu, z buddyzmem, właśnie z takimi praktykami. I czy tobie zdarzało się właśnie też jakoś wejść w ten klimat, czy raczej zawsze to był minimalizm chrześcijański? Raczej to był minimalizm chrześcijański, też ze względu na to, że ja miałam niejakie zawsze takie uczulenie na takie właśnie wschodnie rzeczy, czy jogę, jakąś taką duchowość. Nie wiem, czy to jest jakaś łaska, ale po prostu zawsze widziałam w tym jakiś rodzaj zagrożenia. Nawet jeżeli na początku miałoby się nic nie stać, to sobie zawsze myślałam, po co ja mam ryzykować? Po co mam otwierać tą furtkę tak naprawdę? I jakby rozumiem to, że ludzie poszukują. Że jak ktoś na przykład nie chodzi do kościoła, to będzie szukał gdzieś indziej, że będzie szukał po prostu tego świata innego, takiego bardziej otwierającego. Natomiast no, ja miałam to szczęście, że już poniekąd znalazłam i nie miałam potrzeby szukania gdzie indziej. Na twoim YouTubie widnieje taka nazwa Uwalniam od nadmiaru. Ona nie mówi tak wprost, że chodzi o rzeczy. Czy tutaj w przekazie właśnie miałaś ten materializm, czy jednak jeszcze jakieś Głównie materializm, ale to się bardzo łączy z tym całym takim aspektem też emocji czy wspomnień. Zresztą ludzie nie pozbywają się rzeczy, ponieważ mają do nich sentyment albo bardzo silnie wiążą emocje z przedmiotami. Zresztą gdyby nie wiązali emocji z przedmiotami, to marketing by w ogóle nie działał. Tak naprawdę. Nie działałby, to prawda. Bo jest taki serial Mad Men, który ja bardzo lubię, o agencji marketingowej w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. I tam główny bohater mówi, że w reklamie chodzi o szczęście. Chodzi o to, żeby udowodnić człowiekowi, że dana rzecz temu szczęście po prostu przyniesie dany rodzaj emocji. I rzeczywiście tak jest, że często ludzie, jak kupią sobie nawet jakiś drobiazg, to czują się szczęśliwsi, nie? Albo nawet w ten sposób zaspokajają takie pewne swoje czy pragnienia, czy po prostu smutki, a kupię sobie nową rzecz, nie? I to jest dosyć istotne, bo to wiąże nas emocjonalnie, tak jak wspomniałaś. No właśnie, ale jakie mamy plusy minimalizmu? Po co do tego dążyć i właściwie po co? No tak. Począwszy od takich bardzo pragmatycznych rzeczy, że łatwiej się sprząta, mamy więcej czasu, bo wbrew pozorom rzeczom trzeba poświęcać czas. To jest nawet tak, najlepszym przykładem jest kupno samochodu. To nie jest tak, że kupujemy samochód, tylko nim jeździmy, prawda? Tylko trzeba go po prostu myć, tankować, opłacać i tak dalej, i tak dalej. I tak de facto każda rzecz gdzieś wiąże się z jakimś zabieraniem nam i przestrzeni w domu, ale i czasu. Po prostu w zależności oczywiście od rzeczy. Więc coś z pragmatycznego punktu widzenia jest lżej. Po prostu tak lżej życiowo. Nie jesteśmy tak przywiązani do miejsca, a w życiu bywa różnie. Więc jak się okaże, że nawet jeśli mamy się przenieść, albo nasz status materialny się zmieni, to trochę nam jest łatwiej po prostu przejść nad tym. I wtedy też otwieramy się na rzeczy, które są ważniejsze, bo po prostu łatwiej jest nam ustalić priorytety. Jakie masz priorytety właśnie na ten moment, na ten czas, też jak zdecydowałaś się pójść tą drogą? Dla mnie priorytetem głównym jest relacja z Panem Bogiem, bo ja wierzę w to, że jak to jest na pierwszym miejscu, to się po prostu wszystko układa, a później jest rodzina, później jest mąż i córka i moje relacje z nimi. Też, żebym po prostu wykonywała jakby gdzieś to swoje powołanie, mam nadzieję, które gdzieś tam znajduję czy szukam, żeby się w tym realizować. Taka myśl, która właśnie mi się pojawia w głowie, że osoby, które też zarabiają dobrze, są jakoś tak ustatkowani finansowo, często wydają więcej, prawda? No bo masz więcej, wydajesz więcej, kupujesz więcej. Tak. Myślisz, że takim osobom szczególnie trudno jest zadbać o taki minimalizm? Właśnie to jest super pytanie, ponieważ ja sobie pomyślałam, że jest zupełnie na odwrót. Że takim osobom będzie łatwiej w pewnym sensie, ponieważ to, że ludzie mają problem z pozbyciem się pewnych rzeczy, często bierze się też z takim strachem i lękiem, że co, jak się to przyda, co, jak nie będzie. I to się też bierze z tego, że na przykład właśnie na co dzień nie mogą sobie na coś pozwolić. I te rzeczy też stają się poniekąd, mogą nawet u osób mniej majątnych stać się takimi bożkami, do których gdzieś tam będziemy dążyć. A w momencie, kiedy jest ten komfort finansowy, no to jest kwestia już tylko nastawienia swojego też umysłu jakby na to i zadania sobie pytania, ile to jest jakby wystarczająco.
Ja to tak sobie nazywałam czasem wystarczalizm, że zamiast minimalizm to wystarczalizm i oczywiście, że wtedy będzie ten nadatek i to można zaoszczędzić, a można też spożytkować na lepsze cele. Tak, tak, zdecydowanie. A co było dla Ciebie taką najcięższą rzeczą, żeby odpuścić, żeby właśnie przestać kupować albo żeby się tego pozbyć? Bardzo długo pozbywałam się pewnych książek. Jakby ze względu na to, że ja byłam silnie związana z nimi emocjonalnie, bo to były książki z historii sztuki. A ja studiowałam historię sztuki, ale jej nie skończyłam. I bardzo długo zdawałam jeden egzamin. No i to gdzieś taka rana została, natomiast te książki tkwiły na tej półce. I po latach po prostu doszłam do wniosku, że nie wracam do nich, jakby muszę zamknąć też ten etap. I to też nie oznacza, że ja przestanę chodzić do muzeum, czy się interesować sztuką i poddawałam je po prostu wszystkie. A drugi aspekt to są sentymentalne rzeczy, bo ja jestem bardzo sentymentalna, wbrew pozorom. I jak byłam młodsza, to naprawdę trzymałam wszystko. Po prostu kamyki, listki, kwiatki. Gdzie ty to mieściłaś? No i w pewnym momencie po prostu odpuściłam, pomyślałam, że dobra, że jakby to nic nie zmienia, mogę się tego pozbyć, albo mogę się pozbyć listów, że to nie zmienia mojej relacji z człowiekiem, z którym na przykład te listy pisałam. Okej, okay. No rzeczywiście to jest ciekawe. Ale my jako kobiety lubimy wydawać pieniądze na ciuchy, lubimy dobrze się ubrać i jak rozwiązałaś ten problem w swojej głowie, albo co poradziłabyś kobietom, które nas oglądają, no i jednak gdzieś mają takie przyzwyczajenie, że no lubię albo potrzebuję wybrać się na zakupy? No właśnie tutaj jest, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego się to lubi i... Czy to się lubi tylko dlatego, że się, nie wiem, kobieta interesuje modą faktycznie, bo kobiet, które naprawdę interesują się modą, wcale nie jest ich aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. A to jest raczej jakiś rodzaj rekompensacji po prostu jakichś braków czy czegoś innego. I to my sobie to załatwiamy, te potrzeby w różny sposób, bo niektórzy będą jeść słodycze, inni się wybiorą na zakupy. Tak. Więc to jest pierwsze pytanie, a po drugie, większość takich kobiet nie wie tak naprawdę, co ma w szafie. I to jest trochę tak też, że my kupujemy jakąś wizję siebie w tym ubraniu, która niekoniecznie potem się sprawdzi, bo to my jesteśmy w tym ubraniu i mówi się, że szatan jest dobi człowieka i coś w tym jest. Że oczywiście, że ja jestem za tym, żeby być schludnym, jakby nie poszłabym w nurt pewnie takiej hipisowski bardziej. Też zdanie sobie sprawę z tego, że tak naprawdę bardzo dużo ludzi nie obchodzi to, co my na sobie mamy. Jakby może część tak, ale to my się za bardzo przejmujemy też tym, bo to wydaje mi się, że gdyby inni nas tak nie oceniali, albo inaczej, gdyby kobietom się nie wydawało, że wszyscy je oceniają, to możliwe, żeby nie kupowały wcale aż tak dużo ubrań. No często to jest też nasze wyobrażenie, nasze przywiązanie się do opinii drugiego człowieka, no albo po prostu marketing, który bardzo jednak silny. To nakręca, nie? Bardzo, bardzo, bo to jest też to, co się mówi o tym fast fashion, że po prostu jest 25 tygodni tak naprawdę nowych kciuków, jakby 25, to ja mówię, nie 25, tylko 52 sezony, że nie jest, no bo tak de facto co tydzień praktycznie zmienia się kolekcja w sieciówce. I my sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy i dostajemy te newslettery, prawda? Dostajemy te wiadomości, że coś nowego się pojawiło. Okej. Okay. A miałaś jakiś pomysł, albo masz jakiś pomysł, jak zarządzać swoją szafą i swoimi ciuchami? Jest tylko na to jakiś system? Myślę, że przede wszystkim jakby realnie ocenić, jaki mamy tryb życia. Bo ja na przykład nie wychodzę za dużo w sumie teraz jakby przy dziecku, więc też tak de facto nie mam takiej potrzeby posiadania dużej ilości ubrań. I też naprawdę określenia swojego stylu, ale też tego, czy my w ogóle ten styl naprawdę potrzebujemy. A słyszałaś kiedyś o szafie kapsułowej? Tak, bo ja mam w sumie szafę kapsułową od lat, jakby gdzieś się trzymam tego, ale tak de facto bardziej się trzyma nawet tej 10-elementowej szafy Jennifer Scott. To jest taka amerykańska blogerka, która napisała książkę Lekcje Madame Chic. Ona tam opowiada o swoim pobycie studenckim we Francji, po prostu takiej bardzo tradycyjnej paryskiej rodziny, gdzie ci ludzie mieli bardzo mało ubrań, a mimo tego zawsze wyglądali bardzo elegancko i schludnie. I to wszystko jakby pasowało do siebie. No to jest myślę, że cenna wskazówka dla nas kobiet, czyli właśnie jak ograniczyć tą ilość kupowania, posiadania. No i co właściwie ci to daje w środku i takie poczucie, że masz mniej? No nie zastanawiam się rano, co mam się ubrać. Oszczędzasz czas. Oszczędzam czas. Oszczędzasz pieniądze. Tak i jestem bardziej zdystansowana do tego, bo teraz też jest tak, że dużo jakichś trosk kobiet bierze się z tego, że
z wyglądu, prawda? I to nie jest tak, że mamy o niego nie dbać, jakby wręcz przeciwnie, tylko właśnie żadne ubranie nie doda wartości kobiecie. Jakby jeżeli ona sama nie poczuje tej własnej wartości i nie poczuje, że nie wiem, że jest piękna, czy po prostu jest wartościowa, to żeby ta sukienka, nie wiem, była za 5000 i była z jakiejś gali, to ona nic nie zmieni. To po prostu poczucie, że coś chyba jednak jest nie tak. Jakby, jakie są przesłanki? Mhm. Jakby, dlaczego w ogóle ja chcę kupić tą drogą torebkę? No jeżeli po prostu lubię. Po prostu lubię takie rzeczy, ja takie torebki. Myślę, że w porządku. Oczywiście, że można pomyśleć tak zupełnie racjonalnie, że jest to może jakieś takie nieekonomiczne, czy właśnie nieetyczne. Bo ja się też czasem zastanawiałam nad tym, że na przykład w pewnym momencie, tylko gdzie jest ta granica? Mhm. Gdzie jest ta granica ceny, w którym można zadać sobie pytanie, czy to jest etyczne? Czy wydanie 5000 zł na spodnie, tylko dlatego zazwyczaj, że tam jest logo marki, bo ten materiał tyle nie kosztuje. O ile nie wiem, z czego nie, no jest jakiegoś jedwabiu, po prostu nie wiadomo jakiego, to czy nie lepiej byłoby spożytkować jakoś inaczej te pieniądze i to też zazwyczaj nie przynosi żadnego dobra. Mhm. A tutaj też sobie warto zadać takie pytanie, czy moje działanie przyniesie jakieś dobro? Tak. Bo to będzie takie dobro tylko dla mnie, że jakoś się lepiej poczuję. Mhm. No i ogólnie tak myślę, że takie nasze spojrzenie osób wierzących, które mają właśnie wzrok wpatrzony w Boga, w Jezusa, no to jakby chce dążyć do pewnej prostoty, skromności, cichości. Tak. Jakby chodzi też o utrzymanie takich postaw serca, nie? Myślę, że to też w tych czasach może być o tyle ważne, że Kościół w Polsce ma czarny PR i co by nie mówić, z różnych oczywiście względów, ale w ogóle Kościół katolicki jest kojarzony też z jakimś rodzajem bogactwa, czy po prostu z pieniędzmi, tam w pewnych kręgach. I warto tutaj się przeciwstawiać, jakby ja też myślę o minimalizmie w tym sensie, że pokazuje, że to nie jest tak, że katolicy właśnie gdzieś jednak też myślą o tej prostocie, czy jakby właśnie powiedzeniu sobie dość w odpowiednim momencie, że to nie jest takie ważne. Więc z tego punktu widzenia, no pewnie bym się wstrzymała od tego zakupu. No chyba, że to będzie torebka Chanel, która potem kosztuje więcej, więc to jest inwestycja. Jak w ogóle wejść w ten tryb minimalistyczny? Daj mi kilka takich rad, pomysłów, od czego mogłabym zacząć? No zacząć na pewno od razu. Nie czekać po prostu na jakiś odpowiedni moment, bo te rzeczy mamy wokół siebie jakby w tym momencie. To też jest proces, nie? To nie da się tak na raz. Tak, to jest proces. To nie jest właśnie program nawet Marie Kondo, który kiedyś był na Netflixie, gdzie wszystko dzieje się szybko i wyrzuca się mnóstwo rzeczy. Bo oczywiście, że w praktyce jasne, no da się to zrobić. Jakby się zaprzęgnęło ileś osób, to można się pozbyć bardzo dużej ilości rzeczy, ale wtedy najprawdopodobniej nic się nie zmieni w naszej głowie. A to jest potem błędne koło, bo dopóki my nie zmienimy swoich nawyków zakupowych też i takiej relacji z rzeczami, to nic z tego nie wyjdzie. Więc zastanowić się po prostu już od zaraz, czy jest jakaś rzecz, którą wiemy, że powinniśmy się pozbyć. Bo my wszyscy mamy takie rzeczy i po prostu się ich pozbyć w końcu. I druga moja taka rada, nie sprzedawać rzeczy w nieskończoność. Jakby po prostu pogodzić się z tym, że się wydało pieniądze jakoś źle, i że tą rzecz już można oddać albo za mniejszą cenę, albo po prostu oddać komuś. I bardziej pamiętać o tym przy kolejnym zakupie, aniżeli, nie wiem, opłakania nad rozlanym mlekiem. Okej, okay, super. Dzięki Emilia za rozmowę. Dziękuję za też za podzielenie się tym, czym dla Ciebie jest minimalizm i że warto do niego dążyć. Oraz przede wszystkim jak to wcielić w swoje życie. Także dziękuję Ci bardzo. A Was, moi drodzy, zapraszam zarówno na kanał YouTube, jak i na Instagrama Emilii, gdzie możecie dowiedzieć się wielu wspaniałych trików i jak wcielać po prostu prostotę do swojego życia i do swojego serca. I zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka już za tydzień w piątek. Do zobaczenia.